Beskid Niski. Tu w okolicach Krynicy i Wysowej odbyła się Łemkowiada, rajd górski o różnych stopniach trudności. Jest to wyprawa turystyczna, bezciśnieniowa, bez żadnych elementów rywalizacji. Mamy dwie trasy, trasę turystyczną dla aut nieprzygotowanych na atekach i trasę dla takich ludzi, którzy lubią się kopać w błocie, lubią się wyciągać, asekurować, podjeżdżać pod góry, zjeżdżać na ostrych zjazdach, czyli dla takich ludzi, którzy lubią się bawić w terenie. Jest imprezą, która jest przygotowana na techniczną jazdę samochodem, głównie na techniczną. Tutaj nie mamy, nie preferujemy, raczej wręcz odradzamy jazdę siłową, czyli dużo gazu, inercja duża samochodu, masą, żeby przekopać się przez błoto. Tutaj ze względu na bezpieczeństwo, na to, żeby samochodom się nic nie stało, żeby ludziom nic się nie stało, najważniejsza jest technika. Jazda w terenie to nie tylko sprzęt, lecz technika. Choć na pewno porządnie przygotowane auto do offroadu to połowa sukcesu ukończenia rajdu. Zawodnicy musieli ocenić swoje możliwości i wybrać jedną z dwóch tras. Trasa turystyczna była poprowadzona generalnie po szutrach i dolinami. Co prawda był jeden podjazd, poprzedzając przysłup i zjazd potem do Doliny Bielicznego. I tam trochę ludziom sprawiło to kłopotu, bo było troszeczkę ślisko. Natomiast dalej to była trasa krajoznawcza, krajobrazowa bardzo. Ludzie oglądali cerkiewki łemkowskie, oglądali wioski, które tu jeszcze i piękne, które są. Uczestnicy, którzy wybrali tę trasę, na pewno nie narzekali na brak pięknych widoków w Beskidzie Niskim. Drugi wariant trasy, czyli ekstremalny, był przewidziany dla ludzi, którzy uprawiają offroad przez duże O. Charakteryzowała się przede wszystkim takimi fajnymi trawersami do 30 stopni, ostrymi podjazdami, ostrymi zjazdami. Bardzo fajny był jeden taki zjazd wzdłuż granicy z Ostrej Góry do Doliny Bielicznego, gdzie ludzie mieli sporo problemów. Na szczęście pogoda nam dopisała i nie było mokro i nam nie padało, także nie trzeba było się tak bardzo poważnie asekurować wyciągarkami i taśmami, ale niektórzy ludzie po prostu też się asekurowali i bardzo dobrze, bo najważniejsze w tego typu imprezach jest bezpieczeństwo. Uprawiając ten rodzaj turystyki czy sportu, musimy pamiętać, że wszystko trzeba robić z głową. Trasa ekstremalna była bardzo wymagająca. Prócz techniki trzeba było mieć dobrze przygotowane auto do tego sportu. Na kilka odcinków rajdu, które stwarzały nie lada wyzwanie dla zawodników. Drugim takim ciekawym miejscem był podjazd żlebem, który też służy do zwózki drewna gdzieś z góry. Był to taki kilometrowy podjazd, z którego na samym końcu trzeba było wyjechać i praktycznie wyjechać na wyciągarce. No i tam było dużo zabawy, bo wyciągarki się paliły, jak ktoś nie potrafił obsługiwać, no to miał dużo problemów, potem komuś się udało wjechać na górę, to z góry następnych wyciągał. Było bardzo dużo zabawy, praktycznie cały dzień tam ktoś się ciągnął na zbloczku, czy bez bloczka, zależy od wyciągarki. Kolega wjechał ciągnąc za sobą inny samochód. To poświęcenie spowodowało, że urwał własną linę, zepsuł wyciągarkę, no trzeba było jego wtedy ratować i z góry dwoma samochodami też wyciągaliśmy poszczególne auta. Ciężko było, widziałem, że spalili dwie wyciągarki. Później już musieli pomagać sobie nawzajem na bloczkach, trochę błota narobili, także no dosyć ciężki ta końcówka tego wąwozu była. Była to poważna próba sprzętu, a bez wzajemnej pomocy uczestników większość z nich zostałaby przynajmniej do zimy. Był to pierwszy wymagający dzień Łemkowiady, a drugiego dnia... Pogoda nam tym razem bardzo dopisała, czyli zaczęło padać. No i dzień deserowy zrobił się dzień zabawowym. Trasa turystyczna była taka jak w sobotę, czyli nie sprawiała większych kłopotów dla tych uczestników. Tam w jednym miejscu tylko musieli ludzie podkładać trapy, żeby po prostu przejechać. Natomiast trasa ekstremalna biegła granią nad Regetowem. No i jak zjazd już był bardzo ciekawy, dlatego że był bardzo ślisko. Ta droga zrywkowa była poprowadzona i ona tak się układała dokładnie między drzewami. To był slalom między drzewami. Trzeba było bardzo, bardzo delikatnie i ostrożnie jeździć na reduktorze, na jedynce, po to, żeby tak manewrować między tymi drzewkami, żeby nie uszkodzić samochodu i nie uszkodzić siebie przy okazji. Trzeba było naprawdę pomyśleć, żeby gdzieś samochód na bok nie spadł między drzewami, dobrze manewrować.
żeby nie urwać lusterek. Także naprawdę bardzo ładna trasa dzisiaj była. Fajnie, że leje, to błotko było właśnie, i to najważniejsze. Impreza, jest na poziomie, można się było pobawić. Błotko było sporo, ale było mało, bo sucho mam dwa tygodnie. Tylko sucho, właśnie. I to był cały problem, za mało deszczu, nie? No, dzisiaj to już było klawo. No tak, rajd bez błota. Byłaby to nuda. Wszyscy zawodnicy bardzo sobie chwalili widoki oraz urozmaicone odcinki rajdu. Nawet ci, którzy tą imprezę odwiedzają co roku. W końcu jest to piękny, malowniczy Beskid Niski, w którym jeszcze wiele zakątków do eksplorowania. Jestem na Łemkowiadzie czwarty raz. Są to przeurocze imprezy, dlatego że tereny Beskidów są chyba jedynymi w Polsce, w których można jeszcze tak ładnie pojeździć offroadowo. Ja jestem akurat drugi raz na Łemkowiadzie, także w porównaniu z tamtą poprzednią teraz była trasa ciekawsza. Ja akurat jechałem jako pilot, także było parę podjazdów takich, myślałem, że już naprawdę nie damy rady, ale powiem szczerze, jak wjechaliśmy, byłem zdziwiony, że w ogóle to było możliwe. Górskie rajdy to nie błota na równinach, to sprawdzian sprzętu oraz czynnika ludzkiego. Czekamy na następną edycję tej imprezy.